Siemanko, witajcie w ten niedzielny, lekko rześki poranek. A zbiornik, który właśnie oglądaliście, to dobrze wam znana Kuźnica Warężyńska, czyli Pogoria 4. Zbiornik, od którego często moje trasy się zaczynają i równie często się na nim kończą. Dzisiaj jest podobnie, jak widać. No coś tych chmurek przybywa o wiele szybciej niż miało być. Żeby też deszcz nie przyszedł wcześniej. A plan na dzisiaj to jakieś 180 km. Punkt główny to Szczekociny, a dokładnie rzecz biorąc pałac, który się tam znajduje. Sądząc po zdjęciach, dosyć obszerne gmaszysko, choć nieco zaniedbane. Nigdy nie byłem. Chcę pojechać, obejrzeć, a przy okazji zrobić trochę tych kilometrów. Oprócz samego pałacu będą też inne atrakcje, jak na przykład podjazdy. Będą też zjazdy. A skoro jadę przez Jurę, są skały, no to nie może też zabraknąć najokazalszej budowli z orlich gniazd, zamku w Ogrodzieńcu. No tyle co od zamku odszedłem, a tłum ludzi się zwalił, jakaś wycieczka, także fajnie mi się udało, kiedy nikogo jeszcze nie było. A teraz
miałem zjazd w kierunku na Giebło, teraz mały podjazd i później będzie w dół na Pilicę przez Biskupicę oczywiście. Kierunek na Koniecpol i takie coś się pojawiło. A dzisiaj jadę po śladzie wyznaczonym na komucie, bo Strava wczoraj do szału mnie doprowadzała. O kurde, się tu nie spodziewałem takiej serpentynki, chociaż asfalt tragedia. Próbowałem wczoraj na Strawie wyznaczyć ślad, tak jak zawsze, bo do tej pory szło to sprawnie i dlatego ze Strawy korzystałem głównie, chociaż również jako takiego dziennika zapisków moich tras, bo jako strona social media to mnie to kompletnie nie interesuje. No i za każdym razem jak chciałem wyznaczyć wczoraj trasę, to wyskakiwał jakiś błąd i się nie dało. Nie wiem, czy mieli jakąś awarię czy co, ale odpaliłem komuta, wersja darmowa, czyli ten jeden region tylko, elegancko wyznaczyło. Prowadzi mnie ze wskazówkami, gdzie mam skręcić i tak dalej. Także jak się Strava nie poprawi, to ją kopnę w D. Teraz nagroda w dół. Na szosie uważajcie, bo dużo takich spękań, ubytków może gdzieś kołem rzucić. Tam w oddali na jednym tym cycku wzgórzu widać czubek wieży zamku Smoleń, czy też zamku w Smoleniu. Wy tego pewnie na kamerze nie widzicie, bo ona tak szczegółów nie wyłapie. Miejscowość Siatcza. I na Szczekociny 16 km. Momentami 8-9, ale przeważnie tak 7 trzyma. No fajny podjazd. To taki podjazd, który dla zmylenia przeciwnika ma element zjazdu. I potem znowu 6 sztywne.
ależ to są pustki, moi drodzy. Naprawdę. Wioska jak jest, to tak gdzieś porozrzucane domki. Dużo przestrzeni. Auta to już nie widziałem od dłuższego czasu żadnego. No i elegancki asfalt, muszę to przyznać. Szczekociny. Ale moja wizyta będzie chyba krótka, bo tu jakieś czarne chmurzyska. Ja w tym miejscu zostawię was z widokiem na ten pałac i być może opowiem króciutką historię, jego historię. Od 1709 roku właścicielami dóbr w Szczekocinach była rodzina Dębińskich z Dębian-Herburawicz. Wówczas w Szczekocinach istniał jeszcze drewniany dwór wybudowany przez wcześniejszych właścicieli wsi, rodzinę Korycińskich. Decyzję o budowie nowej siedziby podjęli Franciszek i Urszula Dębińscy około 1775 roku. Po śmierci Franciszka budowę kontynuowała Urszula. Według Władysława Tatarkiewicza projektantem pałacu był Jan Ferdynand Nax. Budowę zakończono w 1794 roku. Równocześnie powstały dwie oficyny, dwie galerie łączące pałac z oficynami oraz ogród w stylu geometrycznym. Na początku XIX wieku wybudowano również ogrodzenie. Po II wojnie światowej w pałacu mieściła się szkoła. W 1980 roku w wyniku pożaru zniszczeniu uległ dach oraz konstrukcja wieźby. W latach 80. XX wieku w pałacu prowadzono prace remontowe, planując stworzyć w nim centrum kultury. Taki koń trojański. A ten koń się znajduje przy zajeździe Nowy Dworek, który stoi przy drodze krajowej 78 w kierunku Zawiercia się wieża. I na razie tą drogą jadę. No w środku tygodnia nie polecam się wchać na tą drogę, bo pobocze miejscami jest minimalne, miejscami go nie ma. Droga jest dosyć wąska i lecą tędy tiry, więc może nie być za przyjemnie. Dzisiaj weekend to jest tak spokojniej, a i tak trzeba uważać oczywiście, jak zawsze zresztą. No całkiem sprawnie poszło pokonanie tej drogi i tutaj już odbiłem w kierunku na Iżądzę. Zawada Pilicka i ja tutaj w lewo. Idź za mną. No muszę przyznać, że ja bym tej trasy nie wybrał, nie wyrysował jej tak na strawie. Kompletnie nie wiedziałem, że taki asfalt tu jest. Bardzo przyjemne zaskoczenie. Tylko że cały czas pod wiatr. Czas na coś słodkiego. Kurde, genialna jest ta droga, powiem wam. Tak mnie pozytywnie zaskoczyło, że świetnie się tu jedzie. To zaraz mam przeskok na drugą stronę gdzieś ulicy. Tylko ciekawe, gdzie ja jestem. No i tu mnie prowadzi. Także szosowcy będą inaczej musieli kombinować, a cała reszta na szerszych laciach
może sobie tędy przelecieć. Czy na upartego na szosie też się da, ale wiecie jak to jest. Na mapie pojawiła się nazwa Browarek. I teraz ja nie wiem, czy to chodziło o jakąś miejscowość tutaj, czy może licznik coś mi sugeruje. Kończy się siuter. O proszę, za mną dzibice. Czyli będę koło zbiornika przejeżdżał. Tutaj latał nie będę, bo nie chce mi się ustrojstwa wyciągać. Ale postoję sobie ze 3 minutki i popatrzę na wodę. Fajna miejscowa. Kurde, sorry za to, blok mi skrzypił w bucie. Jakbym żabę deptał. To 11 km, końcówka podjazdu, tak 9-10 nachylenia, 840 przewyższeń na razie, więc nie ma tak źle. O i znowu 9. Kurde, przydałby się jakiś sklep albo stacja benzynowa. Picie mi się powoli kończy, ale co ważniejsze, głodny się robię. Trzeba uzupełnić kalorie. Opuszczam Myszków. No i trzeba powiedzieć, że Orlen uratował sytuację. Wleciała zapiekana, bezalkoholowy Lech. Od razu lepiej. Do bidonu jeszcze Coca-Cola. Właśnie się tam odgazowuje. Także można jechać dalej. Tu akurat nie fajny moment tej trasy. Trzeba krajową 91 przeskoczyć na przestrzał, a tu nie ma świateł. Także takie wyczekiwanie na moment, na okienko, kiedy można bezpiecznie. Udało się szczęśliwie drogę przekroczyć. A w nagrodę fajny asfalt. Ruch taki nie za duży. Dobrze się tu jedzie. W drodze na Cynków. Zabytkowy drewniany kościółek. No i tak, ja lecę prosto i tam dalej będzie droga przez las. A dla tych, którzy chcą się trzymać asfaltu, no to odbicie w prawo i kierunek na miasteczko śląskie mniej więcej. Gdybym poleciał asfaltem, wydłużyłoby mi to drogę, więc może nawet i 200 by dzisiaj pykło w końcu. Bo wstyd się przyznać, ale w tym roku jeszcze nie ma takiej trasy. W lutym bodajże 165 i tyle.
A były lata, gdzie w lutym robiłem 200, a kwiecień to już było 300. Oj, starzeje się człowiek, starzeje. Ale nie lecę asfaltem, bo coś mi się tak po setnym kilometrze zaczął prawy Achilles odzywać. Jadę tak trochę zachowawczo na pół gwizdka. Więc wolę dla tych kilkunastu kilometrów nie załatwić sobie nogi na dłuższy czas. A jak się już przedrzecie przez te leśne wyboje, to wyskoczycie na Strąków. Asfalty, bym powiedział, tutaj takiej słowackiej jakości. Ale cisza, spokój. Bardzo fajne miejsce. 181 kilometr. Jakieś 3 do końca zostało. Więc całkiem niezły wynik. I ogólnie jest bardzo dobrze, powiem wam. Nogi jakoś nie bolą. Tyłek też do przeżycia. No wiadomo, że już prawie 8 godzin siedzenia daje o sobie znać, ale jakby zrobił jaką przerwę, a co ważne, posmarował zad, to dalej by jeszcze pojechał. No i gdyby nie ten nieszczęsny Achilles, to prawdopodobnie bym dokręcał do 200, bo naprawdę niewiele będzie brakować. No ale cóż, zdrowie ważniejsze niż cyferki. Sama trasa bardzo sympatyczna. Było troszkę podjazdów, trochę zjazdów. Były fajne miejsca. Także polecam, jak chcecie spędzić sobie większość dnia na rowerze, to jak najbardziej polecam. Myślę, że warto. A na razie dziękuję za wspólną jazdę. Trzymajcie się zdrowo. Kręćcie jak tylko jest okazja. I do zobaczenia gdzieś na trasie, a bądź na szlaku, a na pewno w kolejnym filmie. Hej!